Ja sobie przeczytałam taką fajną książkę pod nazwem Hobbit, Tolkien. No bardzo polecam ci tą książkę, bardzo ciekawa książka, dużo przygód ma. Co chodzi w tym Hobbicie? O, już się opowiadam. No bo Hobbit był 14 uczestnikiem wyprawy, bo było 13 krasnoludów, ale w 13 nie chcieli iść, bo wierzyli, że 13 przyniesie im pecha. No to poszli do Bilba Baggins'a, który na początku nie chciał z nimi iść, bo on był taki rozleniwiony, wolał w domu siedzieć, sprzątać, gotować. Lecz po niedługiej chwili zaczęli go wyzywać, że nie da rady, że słaby jest. To się w nim obudziła taka rywalizacja, że da radę, żeby im udowodnić, i wyruszył z nimi w podróż. A chodziło w tym o to, żeby odzyskać skarb krasnoludów. Najbardziej mi się podobała przygoda w czarnym lesie z pająkami. Słuchaj, tak Hobbit, ten Bilbo Baggins, atakowały ich pająki. I 13 krasnoludów uwięziono w siecie. A Hobbit użył swojego pierścienia, który czyni go niewidzialnym, którego dostał. Użył go, pozabijał kilka pająków i uwolnił 13 krasnoludów. 13 krasnoludów wygrało z pająkami, lecz po chwili uwięziły je elfy. Później Hobbit, mogę ci zdradzić tyle, że Hobbit dokonał swojego przełomu i pokonał Smauga, końcowego smoka. Ale nie powiem jak, sobie przeczytasz, to się dowiesz. No, cześć.